Krystyna Pawłowicz okłamała wyborców i zamiast na emeryturę, będzie wciąż się pojawiać na scenie debaty publicznej. Do mediów właśnie docierają informacje na temat najbliższej przyszłości kontrowersyjnej polityk. Ich treść jest szokująca. Krystyna Pawłowicz chciała spełnić swoje wielkie marzenie prawnicze. W związku z doniesieniami mediów, okazuje się, że z polityki odeszła nie przez zaplanowaną emeryturę. Polityk ma plany związane z karierą sędziowską. Co Krystyna Pawłowicz zrobi po odejściu z Sejmu? Pojawiły się informacje, że wróci do sądu. Senator Jan Filip Libicki, były polityk PiS, przeanalizował ostatnie doniesienia na temat kariery Pawłowicz i nie ma wątpliwości, kobieta zrzekła się mandatu, aby zasiąść w ławie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W 2019 roku czterech sędziów kończy karierę i wielu zauważa, że posłanka chciałaby zająć jedno z miejsc. Gdyby wciąż pracowała w rządzie, musiałaby się za rok zrzec mandatu. To spotkałoby się z mocną medialną burzą. Uprzedziwszy fakty, już teraz postanowiła zawalczyć o swoją przyszłość. Libicki zauważa, że taki ruch był niezwykle strategicznie przemyślany i że Pawłowicz wiedziała, z czym musi się zmierzyć podczas medialnej presji. Gdyby zrezygnowała z mandatu teraz i zajęła miejsce sędziego dublera, jej mandat przejąłby Marian Piłka, współpracownik Marka Jurka. Podobno chciała uniknąć tej sytuacji. Odejście Krystyny Pawłowicz z Sejmu wiąże się z szeregiem spekulacji. Media zauważyły, że po spotkaniu w Jachrance prezes PiS miał przestrzegać swoich współpracowników przed zbyt odważnymi działaniami w mediach społecznościowych. Tym samym dał znać kontrowersyjnej polityk, że jej działania szkodzą wizerunkowi polskiej prawicy. Każdorazowa wypowiedź w mediach posłanki spotykała się z lawiną komentarzy, które miały wpływ na wszystkich polityków partii. Wiele osób zwracało uwagę na jej zachowanie, a także na fakt, że bezpodstawnie prosi, aby tytułować ją per profesor. Być może Jarosław Kaczyński miał dość spadków słupków i chciał, aby kobieta usunęła się na chwilę sprzed obiektów kamer. O swoim odejściu poinformowała za pomocą Twittera. Argumentowała swoją decyzję przekazaniem miejsca dla młodych. Natychmiast pod wpisem zaczęły pojawiać się komentarze, które sugerowały, że posłanka dobrze zrobiła i że wielu z internautów było zmęczonych jej narracją. Inni zauważają, że powinna usunąć się z polityki, ponieważ nie może już za wiele zaoferować swoimi działaniami. Nie wiadomo jednak, czy informacje na temat sędziowskiej kariery się potwierdzą.